Szczęść Boże, Piotr Brzyzina, witam i zapraszam na informację dnia. Sejmowa Komisja Rodziny opowiedziała się za projektem noweli ustawy o pomocy społecznej. Nowelizacja zakłada m.in. zwiększenie dochodów za pracę w terenie dla pracowników socjalnych i zaostrzenie kar za prowadzenie nielegalnej działalności. Rządowy projekt powstał w konsultacji ze środowiskiem pracowników socjalnych i odpowiada na ich główne postulaty. Wiceminister rodziny, przedstawiając główne założenia nowelizacji, wskazał, że projekt dla tych pracowników zwiększa od 250 do 400 zł dodatek za pracę w terenie. Dodatek, który nie byłby wliczony przy obliczaniu pensji. Regulacja wprowadza ponadto m.in. możliwość przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym oraz zaostrza kary na prowadzenie nielegalnej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Podczas głosowania nad projektem 30 posłów poparło nowelizację, nikt nie był przeciwny. Dwie osoby od głosu się wstrzymały. Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia. Waloryzacja 13 i 14 emerytury. Rząd dba o emerytów i rencistów. W tym roku na wsparcie seniorów przeznaczy 36 miliardów złotych. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o 14 emeryturze. Trafi ona do ponad 9 milionów 100 tysięcy osób. Bo to będzie ta 14 emerytura w postaci najniższej emerytury, czyli kwoty 1250,88 zł. Mówimy o kwotach brutto. Czternastka w pełnej wysokości zostanie wypłacona tym emerytom, których comiesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł. W przypadku osób z wyższymi świadczeniami stosowana będzie zasada złotówka za złotówkę. Czyli o ile się przekroczy kwotę 2900 zł emerytury, o tyle będzie pomniejszona najniższa emerytura. Emeryci otrzymujący powyżej 4200 zł nie dostaną 14 emerytury. To około 500 tysięcy osób. Świadczenia dla emerytów będą wypłacane w listopadzie. Świadczenie dla emerytów i rencistów będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku emerytur pracowniczych, w przypadku emerytur rolniczych przez KRUS, w przypadku służb mundurowych przez ich organy. W tym roku na wsparcie seniorów rząd przeznaczy 36 miliardów złotych. Oprócz 14 emerytury wypłacone zostaną także trzynastki. Trwa również waloryzacja rent i emerytur. Rząd ostatecznie likwiduje otwarte fundusze emerytalne. Przyjęty został projekt ustawy o przeniesieniu środków z OFE na indywidualne konta emerytalne lub do ZUS. Polacy czas na podjęcie decyzji będą mieli do 2 sierpnia tego roku. Projektem ustawy w niedługim czasie ma się zająć Sejm. Obecnie w otwartych funduszach jest ponad 15 milionów Polaków, a średnie saldo na rachunkach wynosi prawie 9700 zł. Rząd chce, aby środki, które dotąd były gromadzone w OFE, trafiły na IKE lub do ZUS-u. Różnica jest taka, że jeśli pójdzie to do ZUS-u, no to będzie kiedyś wypłacone w formie emerytury, ale wtedy nie będzie ta część dziedziczona. Jeśli pójdzie to na indywidualne konta emerytalne, to podlega dziedziczeniu i no jakby będzie możliwość wypłaty tego po osiągnięciu wieku emerytalnego. W momencie przejścia z OFE do IKE zostanie pobrana jednorazowa opłata w wysokości 15% zgromadzonych środków. Budżet państwa zyska na tym 11 miliardów złotych. W przyszłości od pieniędzy zgromadzonych w IKE nie będzie już pobierany tak zwany podatek Belki. Z kolei środki przekazane do ZUS-u będą opodatkowane w przyszłości w momencie wypłaty. Przejście do IKE będzie następowało z automatu, natomiast ci, którzy zdecydują się na przekazanie środków do ZUS, będą musieli złożyć deklarację do 2 sierpnia. Pozwoli to na uporządkowanie systemu emerytalnego w oparciu o 3 rozwiązania. Emerytura dożywotnia z ZUS, prywatne środki z systemu pracowniczego PPK i PPE i indywidualnego. Napisał na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Przeniesienie środków z OFE ma jeden podstawowy cel. Chodzi o to, by realnie stały się własnością Polaków, podkreśla poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Lisiecki. Tutaj chodzi o to, aby te pieniądze stały się własnością i tylko własnością tych osób, które wpłacają te
środki na swoją emeryturę. Nieco inaczej likwidację OFE widzi ekonomista dr Arkadiusz Sieroń. Ta zmiana, ona nie wzmacnia stabilności polskiego systemu emerytalnego, lecz jest pomyślana w taki sposób, aby zwiększyć tutaj wpływy do budżetu i do FUS-u. Demontaż OFE zaczął się już w 2014 roku za rządów PO-PSL. W 2014 roku rząd Donalda Tuska przekazał z OFE do ZUS 154 miliardy złotych oszczędności Polaków. One zostały zaksięgowane w ZUS-ie, one tam nadal są. W związku z powyższym żadne środki z naszych oszczędności na przyszłość, na emeryturę nie zostały zabrane. W tej chwili mamy właśnie sytuację całkiem odmienną. Mianowicie chce rząd zabrać 15%. Twierdzi poseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba. Jednak rzeczywistość była nieco inna. Pieniądze, które są w OFE, nie są własnością Polaków. Gdyby były własnością Polaków, to każdy mógłby wycofać pieniądze z OFE. Tak jak pieniądze w ZUS-ie nie są własnością Polaków. Powiedział w 2013 roku były premier Donald Tusk. Potrzebę zmian w systemie emerytalnym zgłaszają wszystkie siły opozycyjne. Tylko emerytura bez podatku może zagwarantować emerytom godne wynagrodzenie i dlatego uważamy, że to jest systemowa zmiana. Zaznacza rzecznik PSL Miłosz Motyka. Potrzebę zmian widzi również poseł Robert Winnicki z Konfederacji. My apelujemy o kompleksową reformę systemu emerytalnego, które polega na tym, że wszystkim, którzy są w systemie ZUS-owskim, trzeba zagwarantować świadczenia, ale odchodzić od tego systemu dla wszystkich młodych roczników, ponieważ on jest po prostu totalnie niewydolny. Główne problemy to starzejące się społeczeństwo i problem braku zastępowalności, zauważa ekonomista Mariusz Kękuś. Musimy sobie poradzić z tym problemem, bo to jest tak naprawdę jedyne lekarstwo na rozwiązanie problemu emerytalnego. No jeżeli nie będziemy mieli zastępowalności pokoleń, to ciężko będzie zrównoważyć tutaj system emerytalny i w którymś momencie oczywiście będą konieczne dopłaty z budżetu państwa. Nowe przepisy dotyczące OFE mają wejść w życie 1 czerwca bieżącego roku. Od tego dnia do 2 sierpnia będzie też czas na składanie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS. Przenosimy się teraz do Muzeum Diecezjalnego w Łomży, gdzie od poniedziałku można oglądać wystawę zatytułowaną Umarł i Zmartwychwstał. Przedstawia ona obrazy z terenu województwa podlaskiego, prezentujące tematykę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Umarł i Zmartwychwstał to tytuł wystawy zorganizowanej przez Wojewódzki Podlaski Urząd Ochrony Zabytków. Na tę wystawę, jak wspomniałem, składają się dzieła, które dokumentują mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a które są zlokalizowane w ołtarzach bądź ogólnie w przestrzeniach kościelnych archidiecezji białostockiej. Między innymi spotkamy tutaj obraz z parafii Dąbrowa Wielka, autorstwa Styki, czy też obraz ukrzyżowania Stanisława Rostkowskiego z Waniewa. Mówi ksiądz dr Tomasz Grabowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży, w którym wystawa jest dostępna od poniedziałku. I będzie ją można oglądać w naszych murach do końca Wielkiego Postu. Także serdecznie Państwa zapraszam. Trzecia fala koronawirusa w pełni. Wiele państw zamyka granice i wprowadza zaostrzone przepisy sanitarne. Dodatkowo obawy budzą nowe odmiany patogenu, a co za tym idzie, także skuteczność dostępnych szczepionek. Z danych europejskich wynika, że wiele państw poradziło sobie z pandemią i jej skutkami. Duża część globalnej gospodarki odbiła się szybciej niż oczekiwano, z powrotem do poziomu sprzed pandemii. Sytuacja zdrowotna poprawiła się, ograniczenia mobilności są mniej surowe, a ludzie i firmy lepiej sobie z nimi poradzili. Sektor produkcyjny przekroczył swoje poziomy z 2020 roku. Równocześnie handel towarami również silnie rośnie.
Tymczasem wiele państw odnotowuje wzrost zakażeń. W obliczu trzeciej fali kraje podejmują radykalne kroki. W Estonii 98% przebadanych próbek zawiera brytyjską odmianę koronawirusa. Sytuacja w Estonii, jeśli chodzi o koronawirusa, jest krytyczna. Musimy pilnie reagować i zdecydowaliśmy się na zamknięcie kraju. I tak od jutra uczniowie nie będą chodzić do szkół i powrócą do nauczania zdalnego. Mimo że przedszkola pozostają otwarte, władze apelują do rodziców, by dzieci pozostały w domach. Zamknięte pozostaną też lokale gastronomiczne, kluby sportowe i instytucje kulturalne. Taka sytuacja potrwa co najmniej miesiąc, zapowiedziała premier Estonii. Podobnie wygląda to w Bułgarii. Tam w ciągu tygodnia liczba zakażeń wzrosła o ponad 30%. To dotyczy również Hiszpanii, Węgier czy Ukrainy. Tak jak na całym świecie, tak i na Ukrainie już zaczęła się trzecia fala pandemii koronawirusa. Ukraina nie jest wyjątkiem. Minister zdrowia podkreślił jednak, że nie satysfakcjonuje go liczba szczepień wykonywanych w całym kraju. Podczas gdy zakładano, że dziennie będzie szczepionych 10 tysięcy osób, w praktyce jest to tylko 3 tysiące. Szczepionka stała się nadzieją na powrót do normalności. W Izraelu na 9 milionów obywateli zaszczepionych jest już 5 milionów dorosłych Izraelczyków. Władze są na etapie rozmów o szczepionkach dla dzieci. Szczepienia planują przyspieszyć Włosi. Celem jest zwiększenie liczby dostępnych stacji szczepień do 32 i szczepienie 2,5 tysiąca osób dziennie. Oczywiście jest to związane z liczbą dostępnych szczepionek. A z tym coraz częściej jest problem. Koncerny farmaceutyczne opóźniają dostawy. W ostatnim czasie z realizacji nie wywiązała się AstraZeneca. Inni dostawcy w międzyczasie stali się godni zaufania. Po trudnym początku BioNTech Pfizer osiągnął stabilny proces produkcyjny. Bardzo ciężko pracuje, aby osiągnąć swój cel dostaw w pierwszym kwartale. Tak właśnie powinno być. Tymczasem AstraZeneca od grudnia 2020 roku do marca bieżącego roku dostarczyła do Unii Europejskiej mniej niż 10% zamówienia zawartego w kontrakcie. Po tym jak Włochy zablokowały wywóz szczepionek do Australii, dziś w mediach pojawiła się informacja, że preparaty trafią na wyspę w ciągu 48 godzin. Coraz więcej państw decyduje się też na produkcję szczepionek. We Włoszech, Hiszpanii, Francji, Niemczech rozpocznie się produkcja rosyjskiej szczepionki Sputnik. Tymczasem niektóre kraje przygotowują certyfikaty szczepień, by umożliwić podróże zagraniczne. Chiny chcą wprowadzenia elektronicznych certyfikatów zdrowia z informacjami o szczepieniach i wynikach badań na COVID-19. Paszporty szczepień rozważa też między innymi Unia Europejska. Komitet organizacyjny zdecydował, że ceremonia powinna odbyć się w północno-wschodniej prefekturze Fukushimy, za zamkniętymi drzwiami, zezwalając tylko uczestnikom i zaproszonym na wzięcie udziału w wydarzeniu, aby uniknąć gromadzenia się dużych tłumów podczas pandemii. Przeciwko wpuszczeniu do kraju zagranicznych kibiców było 77% Japończyków. Igrzyska olimpijskie w Tokio zostały przełożone z 2020 roku. Odbędą się w dniach od 23 lipca do 8 sierpnia. To były informacje dnia z Panem Bogiem.